Witam Was wszystkich ponownie. Dziś powiem Wam parę słów na temat e-maila, którego właśnie otrzymałem od Amazona dotyczącego European Fulfillment Network, czyli EFN w skrócie. Wytłumaczę Wam, co to jest, dla tych, którzy jeszcze tego nie wiedzą. Natomiast powiem też, dlaczego jest to dobra wiadomość. Przyjrzymy się temu e-mailowi. Dla wszystkich, którzy mnie nie znają, mam na imię Tomek, od 2003 roku mieszkam w Wielkiej Brytanii, a od 2013 roku zajmuję się sprzedażą na Amazonie i na tym kanale dzielę się informacjami na temat wszystkiego w zasadzie związanego z Amazonem, aby pomóc Wam w rozwijaniu własnego biznesu produktowego na Amazonie. Jak wiecie, z dniem Brexitu, czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, pojawiła się tak zwana twarda granica pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską i teraz Wielka Brytania jest tak samo traktowana przez w świetle prawa przez Unię Europejską jak kraj trzeci, czyli Chiny, Stany Zjednoczone, Kanada, jakikolwiek inny kraj, więc mamy tą twardą granicę i powiem szczerze, że dla mnie to, znaczy no nie był szok, bo wiedziałem, że będzie granica i wiedziałem, jak to wygląda, ponieważ wcześniej zajmowałem się importem z Chin, ale okazało się, że to jest jeszcze bardziej upierdliwe to wszystko i cała ta granica jest o wiele bardziej skomplikowana. Ja miałem paczki, które na przykład wysłałem do Polski po 2 miesiącach, już w DPD było po stronie polskiej i wracało do Wielkiej Brytanii. Nikt kompletnie nie był w stanie odpowiedzieć, dlaczego na przykład to wracało. Również paczki w drugą stronę z Polski do Wielkiej Brytanii zajmowało to 2, 3, 4 tygodnie. Później odkryłem, że w zasadzie najszybszym transportem są palety, więc cokolwiek przesyłałem gdzieś od około kwietnia, starałem się zawsze używać transportu paletowego i na tą paletę jak najwięcej rzeczy, chociażby na jedną ładować, chociażby pół tej palety, ponieważ firmy, których używałem, było to może troszkę droższe, ale miałem gwarancję, że na drugi dzień w zasadzie otrzymywałem towar tutaj w Wielkiej Brytanii przez firmę z Londynu robiłem tą odprawę importową. Ale powiem szczerze, że przez cały ten czas, przez te 9 miesięcy, no, czekałem na tą wiadomość od Amazona, która w pewnym momencie powie i, że tak powiem, zaadresuje ten problem i będzie oferta przesłana, czy tam no, informacja mówiąca o tym, że EFN zaczyna z powrotem działać. Był taki okres tuż po styczniu, przez bodajże 2 miesiące kompletnie nic nie można było przez granicę, przez Amazona wysyłać. Później taka jakby otwarła się taka furtka na miesiąc, dwa. Ja pamiętam, że parę produktów, znaczy parę paczek udało mi się przesłać z Wielkiej Brytanii do Francji, normalnie wchodząc w Seller Central i stamtąd wybierając UPS. UPS, tam na stronie Amazona wszystko jest opisane, UPS niejako wyeksportował, zaimportował towar do Francji, ale to tylko raz było, potem to było po kilku tygodniach zamknięte, więc później, no jeśli się chciało coś wysłać do Europy, to trzeba było używać jakiejś firmy logistycznej, która była w stanie to wszystko odprawić po tej stronie, odprawić po tamtej stronie i dostarczyć do Amazona. Natomiast ten e-mail, który właśnie dostałem, no rozwiązuje większość spraw i powiem szczerze, że to jest taki prezent świąteczny, można powiedzieć. Zerknijmy w tego maila. Zacznijmy w ogóle od tego, że jaka jest różnica pomiędzy EFN a chociażby eksportem. W EFN my mamy ofertę wystawioną oryginalnie, dajmy na to, mówimy teraz o Wielkiej Brytanii, tak, no bo do tego dotyczy ten film, ale to wiadomo, że w Unii Europejskiej każdego innego marketplace dotyczy. Mamy swój główny listing w Wielkiej Brytanii, składujemy towar tutaj. Listing mamy również aktywny na dokładnie ten sam produkt, ten sam ASIN w krajach Unii Europejskiej i klienci wchodząc na Amazon, dajmy na to niemiecki, widzą naszą ofertę, idealnie przetłumaczoną na nie język niemiecki, ale ona jest połączona z naszym stokiem w Wielkiej Brytanii za pomocą SKU. Oczywiście, jak wiecie, SKU łączy produkt ze stokiem w Amazon Fulfillment Center i klient na stronie niemieckiej może normalnie zakupić ten produkt. On generalnie widzi nasz produkt w ofercie Amazona niemieckiego. Natomiast Amazon Export działa troszkę inaczej, ponieważ w Amazonie w eksporcie, jeśli nasze oferty będą niejako aktywowane do eksportu, wygląda to tak, że klient niemiecki może wejść sobie na amazon.co.uk, na Amazon brytyjski i z Amazona brytyjskiego kupić po prostu nasz produkt, który będzie do niego wysłany, czyli to jest taka drobna różnica, czyli no jak tutaj widzicie, ten EFN jest o wiele, wiele bardziej efektywny, że tak powiem, ponieważ no niejako ten nasz produkt, który składujemy w Wielkiej Brytanii, on pokazuje nam się w ofercie marketplace niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, tak? Tych krajów to dotyczy. No i tutaj widzimy, że zostaliśmy zaproszeni do EFN
European Fulfillment Network z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Nie wiem, jak jest to w drugą stronę. Nie dostałem żadnego maila dotyczącego tego wszystkiego, że tak powiem, co miałoby się odbywać w drugą stronę, czyli jeśli mamy konto i składujemy towar w Niemczech, no to czy taka sama wysyłka oferowana jest również dla klientów Wielkiej Brytanii, czy na przykład, nie wiem, niemiecka oferta będzie się pokazywała na brytyjskim Amazonie. Podejrzewam, że takiego maila dostaną ci, którzy oryginalnie otworzyli swoje główne konto w jednym z krajów Unii Europejskiej. Tak? Ja otworzyłem swoje konto w Wielkiej Brytanii, dlatego no, od tej strony tutaj jestem informowany, że te drzwi się otwierają z Anglii do Europy. Ale no mówię, na pewno jest tak, że jeśli ktoś z Was ma w Unii Europejskiej konto, pewnie takiego podobnego maila dostaliście, dotyczącego przepływu towarów przez IFN w drugą stronę. Czyli jak tutaj widzicie, to pozwoli nam, aby składować nasze produkty w Wielkiej Brytanii i wysyłać te za nasze zamówienia do klientów w Unii Europejskiej. Tutaj zaproszenie, oczywiście już kliknąłem i się do tego programu zapisałem. No i będzie to się zaczynało w listopadzie, na początku listopada, więc jest to super, super news, no bo na same święta, powiem Wam szczerze, że ja jeszcze teraz dzisiaj jakiś tam artykuł rano czytałem, a że jednym z tych moich produktów jest zabawka i zobaczyłem właśnie, że wielkim, wielkim problemem Wielkiej Brytanii, no i prawdopodobnie też w całej Europie, mogą być problemy z zabawkami na święta, z prezentami dla dzieci, ponieważ, no i z innymi różnymi prezentami również, nie wiem czemu akurat było o zabawkach, no ponieważ ceny transportu z Chin do Europy podrożały dziesięciokrotnie, powiększyły się dziesięciokrotnie i zresztą czas dostaw tak samo. Ja widziałem gdzieś różnego rodzaju opracowania, gdzie no już sugerowano, aby w lipcu rozpoczynać proces, w zasadzie kończyć już proces zamawiania towaru na Boże Narodzenie, ponieważ no jeśli w lipcu, na początku sierpnia on będzie wysłany, zajmuje to około, nie wiem, miesiąc, może nawet półtora miesiąca, aby dopłynął ten towar do portów w Europie i później trzeba go wysłać do Amazona, co zajmie również powiedzmy kilka dni, tydzień, a później nie wiadomo przez ile Amazon to będzie przyjmował. Także no to jest super news. Początek listopada, czyli załapiemy się na Black Friday, na ten Cyber Monday, jakieś tam inne czwartki, środy, które tam sobie powymyślają e-commerce'owo, no bo to jest, wiadomo, tutaj gdzieś najważniejsze to kupić na święta prezent, więc cieszymy się z tego, że taką niespodziankę nam Amazon zrobił. No i tutaj wyjaśnienie, jak to wszystko będzie działało, czyli na początku listopada wszystkie listingi z Wielkiej Brytanii, które podlegają pod to, będą, że tak powiem, live się zaświecą w European Fulfillment Network, o tym, o czym wcześniej mówiłem. No wiadomo, tutaj trzeba zwrócić uwagę na swoje ceny, aby ceny niejako pasowały te, które w Wielkiej Brytanii, no bo jeśli nic nie zrobimy, no to cena w funtach zostanie bezpośrednio przeliczona na euro, a może tak wcale nie chcemy, może chcemy, żeby w Niemczech ta oferta była troszkę droższa, zależy jaka stawka VAT-u w danym kraju jest i tak dalej i tym podobne, ponieważ no wiadomo, że również za ten fulfillment będziemy troszkę więcej płacić, tak? To nie będzie taki domestic cost, czyli na przykład coś kosztuje 2 funty po Wielkiej Brytanii, no ale do klienta niemieckiego będzie to 5 funtów kosztowało, więc no tutaj musimy pomyśleć o tym, czy przypadkiem nie warto zwiększyć ceny na nasz produkt w poszczególnych marketplaces w Unii Europejskiej. No i tutaj co jeszcze? Aha, no jeśli mamy towar składowany również na przykład we Francji i w Wielkiej Brytanii, a nasza oferta z Wielkiej Brytanii oczywiście, to wygląda to tak, że nasza oferta będzie aktywna na przykład we Francji i ta oferta we Francji będzie również, wiadomo, priorytetowo traktowany będzie stok, który we Francji się będzie znajdował, no ponieważ klient będzie go o wiele szybciej mógł dostać. Ja generalnie planuję akurat z tym jednym produktem to, że będzie ten produkt dostępny również we Francji i w Niemczech sobie leżał, ponieważ no w obu krajach jestem zarejestrowany na VAT, więc mogę składować bez problemu tam swoje towary w magazynie. No i wymagania tutaj, trzeba mieć oferty na produkty aktywne, wiadomo, w Wielkiej Brytanii, to o czym mówiłem, i w tych krajach, w Niemczech, Francji, Włoszech lub Hiszpanii. Towar musi leżeć w Wielkiej Brytanii w magazynie, trzeba mieć europejskie konto EU, generalnie oni nazywają kontem EU, no to wiadomo, to jest w zasadzie, jeśli otworzyliśmy konto na Amazonie, nawet w Wielkiej Brytanii, przed Brexitem i tak dalej, no to jest generalnie konto EU. No i trzeba aktywować FBA Export, tak, czyli to, o czym również wcześniej mówiłem. Także uważam, że jest to dosyć ważna informacja, super prezent na Boże Narodzenie dla tych wszystkich, którzy
tutaj walczą na terenie Wielkiej Brytanii i ciężko im było z tymi ofertami wyjść, właśnie ze względu na tą upierdliwość tych całych procesów, te czasy, ekstra koszty, które związane były z odprawami. No teraz Amazon wszystko z naszych barek ściąga, mam nadzieję, że to tak będzie wyglądało, że Amazon się będzie zajmował tym eksportem i importem później do tego kraju docelowego. Także no, mówię, super wiadomość, chciałem się bardzo nią podzielić i mam nadzieję, że niektórzy z Was wykorzystają ten IFN w tym okresie tego Bożego Narodzenia 2021. Na razie, jeśli film Wam się spodobał, dajcie lajka, jeśli tematyka Wam się podoba, jesteście taką tematyką zainteresowani, zasubskrybujcie kanał. Na razie, trzymajcie się, do usłyszenia.